Siema kochani, witam was w kolejnym Vlogmasie. Nie wiem, który to jest Vlogmas już dokładnie, bo przypominam wam, że tutaj na kanale Vlogmasu pojawiają się co dwa dni, także koniecznie zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. A my właśnie jedziemy z mamą na zdjęcia, muszę zrobić jedno zdjęcie do kampanii, także dlatego mam takie tutaj motylki kolorowe, ale powiem wam, że zaskoczona jestem, bo spadł śnieg. Normalnie śniegu jest full. Totalnie się tego nie spodziewałam, także zobaczę, jak dam radę. Mam taką stylówkę dosyć zimną, będzie mi zimno. No, także zapraszam was do oglądania. Nie no, powiem wam, że tak wymarzłam, że jest to po prostu nie do opisania. Cały czas się ogrzewam, zrobiłam sobie nawet cieplutką herbatkę i dlatego też wam nic nie nagrałam, bo skupiłyśmy się z mamą, żeby zrobić fajną foteczkę i tak mi ręce po prostu odmarzły, że nie byłam w stanie nawet kamery wyjąć, ale pokażę wam jedną rzecz, bo kupiłam sobie, gdzie to dałam? Takie serum, bardzo polecane przez wiele osób. Było na promce minus 40%, dlatego się też skusiłam. Serum z kwasem salicylowym. Także jak przetestuję, to dam wam znać, czy to zadziała, ale mam nadzieję, że zadziała. Zaraz udekorujemy sobie pokój, ale teraz czas na food haul. Chcę wam pokazać, po co poszłam do Biedronki w zaśnieżoną pogodę. Było pełno śniegu, a ja się wybrałam, ponieważ potrzebowałam produkty. Proszę bardzo, ponieważ potrzebowałam produkty do przepisów, które będziemy sobie w następnym vlogmasie testowali. Zobaczcie, ile słodyczy. Chyba nigdy w swoim całym życiu nie kupiłam aż tylu słodyczy. I najlepsze jest to, że to nie jest dla mnie, ponieważ tak jak wiecie, albo może nie, ja mam nietolerancję glutenu, więc poszłam po to, żeby przygotować te przepisy i żeby moi bliscy ich skosztowali. Także koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo wydaje mi się, że to mogą być takie hity. No i patrzcie, to jest właśnie do przepisów, to do przepisów. Białą czekoladę, żeby rozpuścić, nie wiem, wzięłam kilka rodzajów. Taka gigantyczna Nutella w świątecznym sweterku. To kupiłam też do prezentu i pokażę wam, co jeszcze kupiłam, ale będę szeptać. Mam nadzieję, że nikt z moich bliskich nie będzie oglądał tych vlogmasów. Kupiłam jeszcze taką choineczkę, też właśnie do prezentu ją dołożę, to też dołożę do prezentu i chyba te czekoladki też. Koniecznie wyczekujcie właśnie tych przepisów. I dobra, czas na dekorowanko. Wyłożyłam tutaj chyba większość ozdób, w sumie nie mam ich za dużo, ale mam tutaj lampeczki, reniferki. Słodziutkie, zobaczymy, jak one będą się świeciły. Położymy je sobie, wiecie co, myślę, że tutaj na biurku. Zaraz to sobie wszystko zdejmę, posprzątam. Też umyję to biurko, bo jest trochę brudne, nawet od świeczek mi się to brudzi wszystko. I w ogóle zobaczcie na to, dostałam takie piękne ozdoby dosłownie przed chwilą, także akurat idealnie na czas od mamy właśnie Tomka, mojego chłopa. Patrzcie, jaka zdolna. Dostałam taką przepiękną choineczkę. To w ogóle jest już na Mikołajki, taki wcześniejszy prezent. Ale spójrzcie tylko, jaka piękna. W ogóle moja kolorystyka. Te gwiazdki się tak ładnie mienią, także gdzieś tutaj główne miejsce będzie miała ta choinka. Dostałam jeszcze taką piękną bombkę. Jak rozłożymy choinkę w dużym pokoju, to na pewno ją sobie tam zawieszę. I zobaczcie na to. Są to podstawki na kubeczek w formie śnieżynki. I dostałam jeszcze taką piękną, świąteczną świeczuchę. Kocham świeczki, mam bardzo dużo. Tutaj są jeszcze te z kalendarzy adwentowych. Także ja zabieram się za sprzątanie. A! Jeszcze mamy ten piękny domek. I jeszcze mamy chyba coś. Jeszcze mam taką przepiękną choineczkę z zeszłego roku. Biała, puszysta, jak oglądaliście vlogmas rok temu. Czy to było dwa lata temu, już nie pamiętam. To powinniście ją kojarzyć. Tutaj jedne lampki już mam. To, co wam pokazywałam. I tutaj lampki na szafie mam je w sumie cały rok. Dajcie znać, czy też macie właśnie lampeczki u siebie w pokoju przez cały rok. Mi się to bardzo podoba. I dzięki temu mam mniej dekorowania na święta. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses, the church choir sings along. Zobaczcie, jak to słodziutko uroczo wygląda. Odpaliłam jeszcze świeczuszki. Tutaj, tak jak widzieliście, w ogóle jestem zachwycona tymi podkładkami. Przeurocze, prześliczne. Tak jak widzicie, głównie ozdobiłam tylko ten mój kącik taki
na biurku, bo tutaj w sumie najwięcej właśnie czasu spędzam. Tutaj mam też miejsce takie, żeby ładnie to ozdobić. I jeszcze tutaj przy łóżku i na szafie. Takie minimalistyczne ozdabianie, ale już czuję, że tutaj dało takiego fajnego klimaciku. Dajcie znać, jak u Was to wygląda, czy ozdabiacie cały pokój, cały dom, czy też właśnie jedno miejsce. Przejdźmy sobie teraz do kalendarza adwentowego. Dzisiaj otworzymy sobie okienko numer 4 i 5, ponieważ w ostatnim vlogmasie był haul z Sinsaya, więc wtedy nie otwierałam po prostu tych okienek, także dzisiaj wynagrodzę Wam to i otworzymy sobie dwa okieneczka. Zacznijmy od herbaty. Chociaż to i tak nie ma sensu ta herbata, bo ja nie wiem jaki smak jest w środku, no nie? Ale odkryłam, ojo, jaki słodki kotek. Otwieramy słodziutkiego kota i odkryłam, że tutaj są też napisy. Japoński kotek ze wzniesioną łapką symbolizuje szczęście i uśmiech fortuny. No dobra. Pachnie pięknie. I 5. Mamy tutaj ptaka. To jest chyba daw. Gołąb, no. Biały gołąb był kojarzony z boskością, a dwa gołębie symbolizują wieczne szczęście w małżeństwie. To mnie na razie nie dotyczy, ale może ktoś z Was jest w małżeństwie, to życzymy szczęścia, prawda? Ojoj, to jest jakaś czarna. Nieważne, wszystkie takie są. Nie wiem, która to która. Mi się wydaje, że te wszystkie herbaty są identyczne, no. Takie są w środku herbaty, więc nie wiem. Jak coś, to okienko numer 2 otwierałam na Instastory, na Instagramie orbitka19, także zapraszam Was tam, żeby być na bieżąco. A numer 3 na TikToku, również orbitka19, ten TikTok cały czas jest, także koniecznie sprawdźcie, bo ten dzień był akurat udany. Otwórzmy sobie klinika, bardzo lubię ten kalendarz adwentowy. Czwórka jest tu. O ja, patrzcie, jaka duża piątka. Zawsze mnie stresuje to otwieranie, że się gramolę z tym. To jest ich kultowy produkt pod oczy, także chętnie przetestuję. Dużo o nim słyszałam, także bardzo fajne okienko. Tutaj mamy 5 ml, ale jak na produkt pod oczy, to uważam, że jest to sporo. Może nawet być to pełnowymiarowy produkt. Zobaczmy, czy piątka to przebije w takim razie. No jak na razie to jest bardzo fajny ten kalendarz adwentowy. Cieszę się, że go kupiłam. O, tutaj mamy taki mini makeup remover, czyli właśnie płyn micelarny, ale jest on do powiek, rzęs i ust, czyli taki może być... Aha, bo zobaczcie, jest on dwufazowy, tak to się nazywa, że widzicie, są takie dwie warstwy, więc pewnie jakiś mocniejszy makijaż właśnie oka, ust nam to domyje. 30 ml. Teraz lecimy do tego giganta Douglasa. Dwa spore okienka. Jaka duża jest ta czwórka. Czajcie, że właśnie miałam przedwczoraj chyba ochotę zamówić sobie jakieś właśnie takie płatki pod oczy, ale zobaczcie, jakie one są piękne w formie takich gwiazdek. Na pewno któregoś dnia na vlogmasie je sobie użyję i pokażę Wam, jak one się prezentują, ale mega się cieszę z tego produktu. Dzisiaj jakiś dzień dziecka jest, bo naprawdę super produkty. Ale ładne, różowe takie. Opakowanie piękne. Mamy tutaj wegański kolagen, regenerujący krem na noc z kolagenem i witaminką C, E, ekstraktem z kwiatów i antyoksydantami. Także brzmi naprawdę ciekawie. Ja mam dosyć sporo tych takich kremów na noc, więc dam go mamie po prostu. Może jej się fajnie sprawdzi. 20 ml. Teraz przechodzimy do tej kostki z Only Bio. A ja tutaj nic totalnie nie widzę. Znalazłam tu przypadkowo czwórkę. Odżywka humektantowa, czyli ich takie basiki tutaj są w tym kalendarzu adwentowym. Właśnie w miniaturowej pojemności. Takiej fajnej, podróżnej, więc jeżeli ktoś lubi ich produkty, no to ten kalendarz myślę, że jest fajną sprawą. Albo jeżeli ktoś chce właśnie przetestować ich takie kultowe produkty. Ja, tak jak Wam już mówiłam, zużyję te odżywki na pewno na wyjazdach. Kolejny ich kultowy produkt, taki podstawowy, odżywka proteinowa. Ciężko się to wyciąga. Czyli tutaj, tak jak widzicie, z tym kalendarzem elegancko można dbać o pH włosów. I na koniec porównamy sobie te dwa kalendarze ze świecami. Ten kalendarz się strasznie otwiera. Zacznijmy w sumie od niego, jak już tak tutaj wyskakuje chętnie. O, czwórka już uchylona. Przez przypadek dwa produkty. Nawet trzy. Wszystko leci. Dali dzisiaj. Kalendarz ten obdarował nas dzisiaj trzema świeczkami. W następne dni po prostu będzie pusto. Nie wiem, gdzie to było. Pewnie gdzieś tutaj u góry. Może znajdę. Wiecie co, ja to poskładam, bo ja nie chcę tylu świeczek mieć dzisiaj. I wiecie co? Moje urodziny też by były puste. Nie. Przez to wszystko nawet nie skupiałam się na tym zapachu. A zobaczcie, jaki fajny domowy piernik. Miami. Ale ładne. Ojejku, to pachnie jak święta. No, dobra, wybaczamy kalendarzowi, że tyle nam dzisiaj dropnął.
Bądź dla siebie wsparciem. Bardzo ważny przekaz. Będę dla siebie wsparciem już teraz. Tu pewnie jest kilka. Znalazłam zgubę. Wiecie co? Mi te małe tea lighty właśnie z tego kalendarza z Rossmana pachną wszystkie tak samo. Dosłownie jak żurawina. Każdy jeden pachnie żurawinowo. Nie przeszkadza mi to, bo jest ładny zapach, ale myślałam, że będą te zapachy, wiecie, zróżnicowane. Na przykład jakiś domowy piernik też w takiej formie, ale dobra. Zobaczymy, co tutaj jeszcze Yankee Candle dla nas przygotowało. W czwóreczce mamy kolejny Tea Light, już czwarty od niej właśnie. I ten zapach właśnie pachnie mi jak ten cały kalendarz adwentowy, czyli przychodnią. A mydłem mieszanka przychodnia i mydło takie w kostce. Czy wy to widzicie? Różowa świeczuszka. Czekałam na nią. I się do czekałam tej piękności. Taka urocza, jest to 37 gram w takim słoiczku i zapaszek ma bardzo, bardzo, bardzo delikatny. Jaki to jest w ogóle zapach? Snowflake Kisses. Dzisiaj naprawdę udane kalendarze, bardzo fajne rzeczy, ale wiadomo, są to znaleziska z dwóch dni. Tutaj wiadomo jeszcze herbatka, ale no jestem zadowolona, naprawdę. I moi drodzy, na dzisiaj byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że taki vlogmas bardziej domowy dzisiejszy był i tak wam się spodobał, ale jutro są Mikołajki. Jeżeli wy to oglądacie, to właśnie dzisiaj są Mikołajki, także życzę wam udanego Mikołaja. A także musiałam jeszcze dzisiaj pogarnąć jakieś prezenty, porobić jakieś babeczki takie tam. My widzimy się jutro albo pojutrze, nagram dla was odcinek, co dostałam na Mikołajki, także wyczekujcie, koniecznie zostawcie subskrypcję, łapeczkę, jeżeli lubicie vlogmasy. Buziaki kochani, trzymajcie się. Pa!